Zmagania uczniów w dziedzinie mechaniki samochodowej odbyły się w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie. Dzięki wsparciu funduszy europejskich mieliśmy możliwość przetestować przyszłych zawodowców w praktycznym zadaniu. Zadanie konkursowe polegało na wymianie wahacza lewego według zasad BHP i według etyki warsztatowej przy użyciu wszystkich narzędzi specjalistycznych typu klucz dynamometryczny czy różnego rodzaju ściągacze według kryterii oceniania jury. A czy zadanie było trudne i jak poradzili sobie uczniowie? Jeden z głównych elementów to było samo umieszczenie wahacza w miejscu, którym powinien być, bo nie mogliśmy tak jakby dograć otworów z otworami konstrukcji, do której został przymocowany ten wahacz, ale tak to nie było większych problemów. Trudniejszą częścią dla nas jako drużyny okazało się wsadzenie śrub na swoje miejsce, ponieważ jakby tulejki, które są w wahaczu, nie chciały nam się ustawić w pionie i nie mogliśmy przez to przełożyć śrub, ale z odrobiną sprytu udało się nam to zrobić. Jak widać, niezależnie od rodzaju napędu, są elementy pojazdów, które zawsze będą wymagały pomocy mechanika. Dlatego, ale i nie tylko, warto szkolić się w tym zawodzie. Zawód technik pojazdów samochodowych jest zawodem atrakcyjnym. Młodzież ma możliwość kształcenia się na samochodach. Co więcej, szkoła posiada dodatkowo 3 symulatory jazdy, gdzie uczniowie mogą oprócz takich umiejętności naprawy samochodów zdobywać umiejętności prowadzenia samochodów. Uczniowie kończący klasy mechaniczne powinni posiadać prawo jazdy kategorii B. Serdecznie zachęcam, jeżeli ktoś chce mieć fajny, ciekawy zawód technik pojazdów samochodowych. To wyjątkowa przyjemność obserwować pracę uzdolnionych młodych ludzi, którzy przekuwają swoją pasję w zawód. Gratuluję laureatom i uczestnikom.